Sylwia Jarmusz, witam Państwa serdecznie w Rozmowie Dnia. Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie i wielu z Państwa zastanawia się pewnie, czym obdarować bliższych, a zwłaszcza naszych najmłodszych. Nie ma chyba piękniejszego i bardziej rozwijającego wyobraźnię dziecka, jednocześnie sprawiającego tyle radości prezentu, co książka. Dlatego dzisiaj do naszego studia zaprosiłam panią Katarzynę Skalską z wydawnictwa Zakamarki, by poprosić o wskazówki i podpowiedzi, jakie piękne, ciekawe, mądre i pouczające książki możemy podarować dzieciom. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Katarzyna przyniosła do naszego studia kilkanaście przepięknie ilustrowanych książek. Od razu zrobiło nam się tu bardziej kolorowo, ale też bardziej zimowo, bo sporo z tych książek dotyczy zimy. Ten klimat skandynawski chyba powoduje, że zima bardzo interesuje skandynawskich twórców literatury dla dzieci. Państwo zajmują się literaturą szwedzką. Czy tak rzeczywiście przenosi się ta zima na literaturę? No, na pewno jest ważnym tematem, ale myślę też, że zima sama w sobie jest bardzo ciekawym tematem dla dzieci. Dzieci lubią zimę za oknem, to znaczy lubią bardzo wszelkie zabawy zimowe. No i to też jest odzwierciedlane w literaturze. Jak wiemy, ostatnio ta zima nas jakoś za bardzo nie chce odwiedzić. Także czasami ta zima w książce jest jedyną zimą, którą dzieci mogą przynajmniej tu w Polsce poznać. Także miejmy nadzieję, że lektura tych książek może trochę przywoła nam zimę. No i pozwoli wyjaśnić, co się zimą dzieje, bo ta zima budzi czasem też zdziwienie u dzieci. Co to się dzieje, że nie ma już ulubionej łąki, nie ma tych miejsc, te miejsca, w których się bawiły, zmieniają się. Jest wśród tych książek, które pani przyniosła do naszego studia, taka książeczka, która pomoże to zrozumieć, a jej tytuł to O zimie. O zimie. Tak, to jest z tych książek, które tutaj przyniosłam, książka dla najmłodszych dzieci. Właściwie już nawet z dwulatkami można tę książkę czytać, 2, 3, 4 lata. To jest bardzo ciekawa książka pod tym względem, że z jednej strony, tak jak pani powiedziała, przybliża nam zjawiska zimowe, czyli mówi o tym, że zimą pada śnieg, że woda zamarza, ale jeżeli z kolei takie wiadro z wodą wniesiemy do domu, wiadro z lodem, to ono się rozpuści. Mówi o tym, co można zimą robić, czyli takie bardzo podstawowe informacje, a jednocześnie jest to książka w taki dosyć poetycki sposób też zrobiona. Są przepiękne ilustracje, które obrazują te wszystkie zjawiska. Co jakiś czas wrzucony jest taki króciuteńki wierszyk czy jakaś rymowanka. Także to jest z jednej strony taka prosta nauka, ale też nie jest to takie, w taki toporny czy taki zupełnie naukowy sposób podane. Ta pomoc w zrozumieniu zimy może też płynąć z drugiej książki. Książki o zimowej wyprawie u Lego. Książki Elsy Beskow, nieżyjącej już autorki, tworzącej na przełomie XIX i XX wieku, ale wciąż cieszącej się, jak rozumiem, bardzo dużą popularnością wśród dzieci i wydawców. Tak, no w Szwecji jest to bardzo znana i ceniona autorka, która zarówno pisała, jak ilustrowała swoje książki. Napisała ich i ilustrowała bardzo wiele. I ona bardzo często porusza się w takim baśniowym klimacie, który tutaj też w tej książce Zimowa wyprawa u Lego jest, ponieważ wchodzimy do takiego zimowego, trochę zaczarowanego lasu, gdzie spotykamy różne postaci, które z zimą się wiążą. No i dowiadujemy się, jak wygląda na przykład wujek Szron i co on robi w przyrodzie. Tak, i tutaj właśnie też ciekawa jest taka sprawa, że pojawia się zima, też personifikacja zimy i w tej książce jest to mężczyzna. Po zdziwieniu polskich czytelników. Tak, 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 to bywa, że właśnie te postaci, które reprezentują różne zjawiska w różnych językach, w różnych kulturach, mogą mieć zupełnie inną płeć, czyli u nas jest to pani zima, królowa zima, tutaj jest król zimy. Ta baśniowa atmosfera właśnie od razu przypomina też królową śniegu i stąd właśnie to zdziwienie, że zima w języku polskim to pani zima, królowa śniegu to też pani, a tutaj mamy mężczyznę. Ale za to przychodzi później ciotka Odwilż i tę zimę rozpuszcza i potem idziemy już ku wiośnie. I przegania. Ta książka ma, zauważyłam też bardzo ciekawą formę, to znaczy narrator zwraca się, pisze w pierwszej osobie i zwraca się też bezpośrednio do czytelnika, dzięki czemu on jest tak mocno wciągany od razu w ten baśniowy świat i wędruje z bohaterem w jego Tak, no i wyprawę. Też oczywiście ilustracje to
można powiedzieć, takie retroilustracje. Też jest całe grono osób, które poszukuje takich właśnie książek, zupełnie innych graficznie niż współczesne. Skoro jesteśmy w tym baśniowym świecie, to teraz o książeczce, która też nawiązuje do zimy i pokazuje, że czasami, gdy wszyscy śpią, to ktoś nie śpi. Nie śpi skrzat. Jest to też bardzo taka popularna postać w szwedzkich baśniach, w szwedzkich książkach dla dzieci. I to jest taki skrzat, który czuwa nad domostwem. Kiedy wszyscy śpią, on dogląda zwierząt, dogląda obejścia. To jest taka książka bardzo, można powiedzieć, cicha. Ten skrzat po cichu przemyka i nikt nie wie, że on jest, ale ludzie jednak gdzieś tam wiedzą, ponieważ zostawiają mu często jakiś poczęstunek, ponieważ wiedzą, że ten skrzat czuwa nad ich domostwem. Też w Szwecji są takie piosenki świąteczne, które też ten motyw, też o tym mówią. Jest to książka Astrid Lindgren, znanej nam z wielu pięknych książek, natomiast może te książki obrazkowe są mniej znane. To jest właśnie taka jedna z tych książek. Jest bardzo w ogóle ciekawa historia tej książki, ponieważ tekst pierwotny tekst był napisany w 1881 roku przez Wiktora Rydberga, takiego szwedzkiego poetę. I wydawana była w wielu, wielu wydaniach z wieloma ilustracjami. W latach 60. Niemcy postanowili wydać ten poemat, to znaczy podobała im się ta historia, natomiast poemat wydawał im się może zbyt taki trudny i poetycki dla dzieci, w związku z czym poprosili Astrid Lindgren, żeby napisała takie jakby parafrazy, żeby napisała to tak bardziej przystępnie dla dzieci. No i w Niemczech ukazał się ten tekst, natomiast w Szwecji dopiero kilka lat temu ze współczesną ilustratorką Kitty Crowther dopiero ta książka się pokazała z tym tekstem Astrid Lindgren. Jest też taka ciekawa historia. Pięknie ilustrowana i na pewno skrzat wzbudzi sympatię dzieci i stanie się ich przyjacielem na długi czas. Spod pióra Astrid Lindgren wyszła też książka Patrz Matika, pada śnieg. Ta książka, można powiedzieć, już jest bardziej przygodowa. Jest tutaj nawet dreszczyk, bym rzekła. Tak. Tutaj już naprawdę akcja trzyma w napięciu, ponieważ kto czytał książki o Madice, ponieważ są też książki, bo to nie jest jedyna książka o Madice i jej siostrze Elisabeth, które mieszkają na Czerwcowym Wzgórzu. Tutaj młodsza siostra Madiki, czyli Elisabeth, gubi się w lesie. Jest środek zimy. Ona po jakimś tam chwilowym impulsie wsiadła na sanie, na płozy sań, które pojechały do lasu. Ten woźnica tego nie zauważył, ona potem w tym lesie gdzieś tam wpada w zaspę i próbuje wrócić do domu. Jest to naprawdę bardzo, bardzo wzruszająca też historia, ponieważ też widzimy to z drugiej strony, gdzie w domu mama i jej siostra oczekują na nią, nie wiedzą, co się stało. No i naprawdę jest to książka taka bardzo, bardzo wzruszająca. No ale oczywiście wszystko się dobrze kończy. Wzruszająca, ale też pouczająca, że jeśli dorośli mówią poczekaj, to trzeba poczekać, a nie oddalać się, bo tak się może nam pociecha zgubić, co też się zdarza. Jeszcze więcej tych emocji w książce, która jest nowością w ofercie wydawnictwa Zakamarki. Mam na myśli tutaj Piratów Oceanu Lodowego, książka. Tak, to jeszcze nie jest książka. To jest okładka tej książki, tak będzie wyglądała, natomiast to jest nasz katalog. Książka Lada dzień będzie w księgarniach, to jest nasza ostatnia tegoroczna premiera, ale nie byle jaka, ponieważ jest to najgrubsza książka, która dotąd została wydana w Zakamarkach. Ma 360 stron, jest to pełnowymiarowa powieść, bardzo rozbudowana epicko i to jest książka dla takich starszych dzieci, takich, które już czytają samodzielnie i są w stanie tyle stron przeczytać, czy też młodszych nastolatków. Myślę też, jest świetna do rodzinnego czytania, chociaż pewnie, żeby ją przeczytać, trzeba będzie poświęcić bardzo wiele wieczorów. To jest książka taka bardzo przygodowa, ale jednocześnie też przekazująca dużo ciekawych czy wartości, czy też takich refleksji na temat świata, na temat funkcjonowania pewnych rzeczy, mimo że to jest wszystko osadzone też w takiej trochę baśniowej scenerii,
z jednej strony bardzo realistyczna książka, ale też jednak tam się pojawiają jakieś może nie do końca prawdopodobne zdarzenia. Natomiast jest to na pewno komentarz do wielu spraw współczesności, tam jest dużo o przyjaźni, o miłości, o też miłości między rodzeństwem, gdzie, bo tak właśnie o co chodzi? Chodzi o to, że na tym oceanie lodowym grasują piraci. Tak naprawdę to jest właśnie legenda i nikt do końca może nie wierzy w to, że oni tak naprawdę istnieją. Niestety pewnego dnia okazuje się, że młodsza siostra Siri, która jest główną bohaterką tej książki, jej młodsza siostra Miki zostaje porwana przez tych piratów. Wtedy okazuje się, że legenda wcale nie była tylko takim straszakiem na dzieci, bo no i Miki wyrusza w podróż, żeby uratować swoją siostrę. Legenda głosi, że piraci porywają te dzieci, żeby umieścić je w kopalni diamentów, gdzie pod ziemią pracują i no, w zasadzie dosyć szybko umierają ze względu na te trudy i na trudną pracę. No i to jest taka właściwie powieść drogi, można powiedzieć, tak, bo Miki trafia na różne wyspy, spotyka bardzo wielu ludzi i życzliwych, i bardzo nieżyczliwych. No, może, sama ta treść, tak, to po prostu w momencie, kiedy jakby zaczyna się ta książka, dosyć szybko właśnie ta akcja się zawiązuje. No i oczywiście każdy się zastanawia, jak jej się uda dotrzeć do tej siostry, czy jej się uda dotrzeć, czy ta siostra jeszcze będzie żyła. Właściwie jest tyle zwrotów akcji, że no wiele razy wydaje nam się, że to już koniec, że nawet nie udaje się wydostać z tej sytuacji. Mi się ta książka trochę kojarzy z Ronią córką z Bójnika, czy z Braciami Lwie Serce. To jest taka książka, która właśnie z jednej strony jest przygoda, a z drugiej strony też jakieś takie drugie dno, o którym też można bardzo ciekawie porozmawiać. Propozycja dla starszych dzieci, jak pani powiedziała, i właściwie do czytania rodzinnego bardzo, bardzo wdzięczna. Myśląc o prezentach, warto chyba też przyjrzeć się Piaskowemu Wilkowi, a dokładnie zbiorowemu wydaniu opowieści z Wilkiem w roli głównej. Kimże tak. jest ten Piaskowy Wilk? To jest taka postać, która tutaj polskim dzieciom towarzyszy już od 11 lat, bo tak naprawdę tej jesieni już 11 lat temu wydaliśmy pierwsze opowiadanie o Piaskowym Wilku. Także wiele rodzin, wiele dzieci zna tę książkę. Jeśli ktoś jeszcze jej nie zna, to naprawdę warto to nadrobić. Autorka wielokrotnie była w Polsce i może właśnie reakcje czytelników też trochę coś powiedzą na temat tych opowiadań. Wielokrotnie całe rodziny podchodzą do autorki podczas takich spotkań i dziękują ze łzami w oczach wręcz za możliwość czytania tych opowiadań wspólnie, rodzinnie. To są takie opowiadania, które już przez 3-4-latków mogą być zrozumiane. Również dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej czytają sobie same, czy też nadal z rodzicami. I to są książki, które rodzicom dają wiele do myślenia, ponieważ one opowiadają dużo o też relacji między dorosłym a dzieckiem, o tym, że dziecko troszkę inaczej myśli niż dorosły, niekoniecznie źle, ale po prostu inaczej. I tak jak dziecko, jako dziecko próbuje zrozumieć ten świat dorosłych, tak samo dorośli mogą też próbować zrozumieć ten świat dziecka. Piaskowy Wilk jest przyjacielem Karusi, głównej bohaterki. Karusia codziennie rano w domu zachodzi jakaś sytuacja, przy śniadaniu, czy w którymś momencie dnia, przy obiedzie, coś się dzieje. Jest to jakiś rodzaj takiego mini konfliktu, mini problemu. Znaczy mówię mini w tym sensie, że dla dziecka to jest oczywiście bardzo ważna rzecz, tylko chodzi mi o to, że to nie są jakieś wielkie tragedie, tylko na przykład to, że Karusia kopie nogą w stół podczas obiadu i rodzice się na nią denerwują, a ona mówi, że no ale ta noga sama kopie i nie mogę przestać. Albo tata jej każe zdjąć czapkę przy stole, a ona z jakiegoś bardzo ważnego powodu, ponieważ akurat bawi się właśnie w piratów, czy coś tam się bawi, no to tę czapkę musi mieć na głowie. I to są właśnie ten styk tych dwóch światów. I teraz właśnie po takim jakimś zdarzeniu w domu Karusia idzie na plażę, tam z tym Piaskowym Wilkiem, swoim przyjacielem, próbują odpowiedzieć, jakby rozwiązać tę sytuację. I
Ciekawe jest to, że to nie jest też taka tak wprost jakaś odpowiedź, no bo to jest tak i tak, albo no Karusiu, musisz być grzeczna, wręcz nie, zupełnie nie. Czasem jest to bardziej odpowiedź, która pojawia się, czasami są to kolejne pytania, które się zadaje właśnie do tej sytuacji, co też pokazuje, że na tę sprawę można spojrzeć z zupełnie innego, zupełnie innej strony. I później Karusia wraca do domu, zawsze to się tak fajnie zamyka to opowiadanie. To są takie opowiadania, przez 5 minut się je czyta, 7 minut, czy to takie, każde opowiadanie jest całością. Wraca do domu i na ogół ta sytuacja się w jakiś sposób rozwiązuje. Co zabawne, często tata mówi, no widzę, że zrozumiałaś to, co ci chciałem powiedzieć, a tak naprawdę Karusia zrozumiała to w zupełnie inny sposób, niż jemu się wydaje, no ale ale pozostawiamy tacie te satysfakcje, że wydaje mu się, że przetłumaczył swojej córce do rozumu pewne rzeczy. Także jest też taki element humorystyczny w tym. A tematy są bardzo różne, właśnie od takich, o których mówiłam właśnie przy stole, jakieś sytuacje, do takich, że na przykład tata powiedział, że wszechświat jest nieskończony i Karusia nie potrafi sobie tego wyobrazić, zaczyna ją boleć głowa od tego wyobrażania sobie nieskończoności. No i też jest jakiś taki sposób, znajdując Pyskowym Wilkiem, jak można sobie tę nieskończoność wytłumaczyć, wyjaśnić tak, żeby ta głowa przestała boleć. Także od takich bardzo codziennych spraw do takich wręcz filozoficznych. Właśnie taka filozofia dla najmłodszych troszeczkę o nieskończoności, o rzeczywistości, o przyjaźni, o miłości, ale też o sprawach doraźnych, jak komary na przykład. Tak. Też bywają takie dysputy Karusi z Piaskowym Wilkiem. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za wskazanie nam tak wielu ciekawych książek. Dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę i zachęcamy do zajrzenia do pięknego świata książek, nie tylko tych dla dzieci, ale książek w ogóle. To może być bardzo dobry pomysł na spędzenie świąt. Do rodzinnego czytania dzisiaj zachęcaliśmy z panią Katarzyną Skalską z wydawnictwa Zakamarki.